Cześć, tu Rafał z RR Customs. Pokażemy Wam, jak przyciemnić szybki folią 3L. Zaczynamy. Na początek nakładamy mydło. Jest to zwykłe mydło, delikatnie nawilżone, wtarte w gąbkę, w szmatkę, które po wyschnięciu spowoduje, że folia podczas obkurczenia nie będzie nam się kleić do szyby. Jak widzicie, Łukasz podsusza mydełko, żeby szybciej wyschło i zaraz będzie już układał na to folię. Folia nie jest docięta dokładnie. Jest to większy wymiar, o parę centymetrów z każdej strony. I dopiero z tego szablonu on sobie przytnie już na wymiar, który będzie mu pozwalał obkurczyć to bardzo wygodnie. Docinamy teraz folię mniej więcej na wymiar prześwitu szyby, z tym, że zostawiamy zawsze 2-3 cm luzu. W razie sytuacji awaryjnej zawsze możemy ją przesunąć w lewo czy w prawo po obkurczeniu. Docinamy delikatnie nożykiem. Jeżeli nie przyciśniemy za mocno, nic się szybie nie dzieje. Używamy do tego specjalnych noży ze stali nierdzewnej. W tej chwili Łukasz robi tak zwaną literkę H, czyli namacza boki delikatnie wilgotną szmatką i rozkłada literkę H poziomo w środku folii i zamyka brzegi na lewo i na prawo pionowo, tak żeby folia z jednej i z drugiej strony była idealnie gładko położona na szybie. Pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Obkurczamy opalarką, ciepłem, a nie raklą. Rakla służy tylko i wyłącznie do ułożenia tej folii. Można ułożyć ją samą rękawiczką, można użyć do tego rakli twardej, miękkiej z filcem. Ważne jest, żeby układać folię dopiero po jej obkurczeniu. Folia jest obkurczona. W tej chwili Łukasz dotnie ją teraz ładnie, równo już w kształcie, który ma pozostać na aucie. Polejemy jeszcze szybę wodą z płynem. Ułożymy jeszcze raz. Sprawdzimy, czy gdzieś trzeba poprawić dogrzanie. I zaczynamy proces montażu. Teraz, jak widzicie, Łukasz wycina 2-3 mm za obrębem ostatnich kropek, tych, które macie dookoła szyby. Dzięki temu po wsadzeniu ona będzie wszędzie ładnie przesłaniać światło, nie będzie żadnych prześwitów. Teraz rozciągamy folię tak, żeby nam się nie zmięła podczas układania raklą i rozprostowujemy, jak widzicie, najpierw na boki, potem góra-dół. Jeżeli jest wszystko ok, wtedy przenosimy sobie folię na jakąś szybę, lustro, cokolwiek mamy. Folia jest już obkurczona, Łukasz ją przeniósł na szybę. Tutaj w tym wypadku jest to lustro, które służy tak naprawdę do tego, jako poczekalnia do folii. W tym momencie może spokojnie sobie wyczyścić szybę, przygotować do montażu. Szybę mamy obkurczoną. Teraz przechodzimy do środka. Do mycia szyb używamy najwyższej jakości pianek, oczywiście produkcji 3M. Montaż samej folii już jest dość prosty. Jeżeli nie macie miejsca w tylnej klapie, no to pasuje rozebrać plastiki. My w RR Customs staramy robić się to całkowicie bezinwazyjnie, chyba że nie ma innego wyjścia i wystający plastik spowoduje, że jakość usługi będzie zaniżona. Rozprowadzamy rękami folię na boki, tak żeby nie było zmarszczek. Wyciskamy. Tutaj Łukasz używa specjalnej silikonowej gumy, która jest mięciutka. Delikatnie nawilżył folię, dzięki temu guma mu się ślizga. Ważne jest, żeby woda Wam nie zostawała. Ok, szybka przyciemniona. Przeczyszczamy wnętrze, usuwamy nadmiar wody i szyba, jak widzicie, jest gotowa. Teraz przez około 3 dni trzeba czekać, aż odparuje woda. W przypadku trójkącików sprawa jest dość prosta, ale pokażemy Wam też, jak to robimy. Większy kawałeczek folii przykładamy do szybki, obcinamy też z marginesem. Jeżeli trzeba ją obkurczyć, obkurczamy. Jeżeli trójkącik jest taki malutki, jak tutaj, wydaje mi się, że obejdzie się bez obkurczenia tej szybki.
Do trójkącików, tak jak do tylnej szyby, czyścimy dokładnie od środka i montujemy, bardzo prosty proces. Przy zakupie folii pamiętajcie o tym, że folia obkurcza się tylko w jednej osi. To jest dość ważne, ponieważ jeżeli położymy na tylną szybę w odwrotnym kierunku niż da się ją obkurczyć, będzie się Wam topiła, nie będzie efektu obkurczenia. I tutaj staramy się sprzedawać w takich wymiarach, żeby Wam ułatwić wybór tej folii. Natomiast zwróćcie uwagę, że rolka, którą od nas kupujecie, zawsze ma być pionowo i rozwijamy to w bok. Nigdy nie może być rozwijana z góry w dół. Także wybierając folię, też sprawdźcie sobie jej wymiary, a wszelkie informacje o tym, jak ją rozwijać, jak ją kupować, znajdziecie na naszych aukcjach w Allegro albo w naszym sklepie. Następnym elementem, który Wam pokażemy, są drzwi. Widzicie, Łukasz w tej chwili zabezpiecza tapicerkę przed zalaniem. Wystarczy wziąć najzwyklejszy worek foliowy, zakleić taśmą. Również można tego nie zabezpieczać, nic się Wam nie stanie. Jeżeli używacie Team Slime'a, on jest neutralny w stosunku do materiałów, nie zostawia plam. Całą zabawę, tak jak i z szybą tylną, zaczynamy z zewnątrz. Będziemy przygotowywać szablon. Tutaj zobaczycie cały proces, jak to mniej więcej wygląda, przygotowanie szablonu. Oczywiście są różne techniki, aczkolwiek nasi eksperci preferują pracę w ten sposób. Pamiętajcie o tym, że bezinwazyjny montaż jest bardzo trudny, aczkolwiek wykonalny, dlatego my tak cały czas pracujemy. Trzeba zrobić to w ten sposób, aby światło z żadnych boków nie dostawało się do środka. Czyli tak naprawdę musimy tą folię wpuścić około 2-3 mm za uszczelkę tą zewnętrzną. W tym momencie Łukasz wyciął szablon. Wyciął górną część szablonu, czyli tą, którą widać po otwarciu szyby. Jak widzieliście wcześniej, zaznaczył sobie pisakiem boki i teraz przeniesie to na szybę, na której będzie docinał szablon już na gotowo. Po wycięciu szablonu układamy folię w ten sposób, aby wszystkie zmarszczki znalazły się na dole. I tak, aby ta folia nie dochodziła do samego końca szyby, żebyśmy mogli obkurczyć te zmarszczki. Ta szybka została obkurczona na mokro, ponieważ nie wymagała zbyt dużego skurczu. Widzieliście, że zrobił to bardzo, bardzo szybko i tutaj mamy już gotowy szablon do montażu. Teraz następnym etapem będzie wyczyszczenie dokładne szyby. No i rozpoczynamy montaż. Tutaj w bocznych przesuwanych szybach możemy użyć żletki. Żletka, która spowoduje, że usuniemy trwałe zanieczyszczenia typu nawet opiłki czy zabrudzenia, których byśmy nie zmyli w normalny sposób. Żletki, którymi czyścimy szkło, są wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu nie zarysujemy szyby, aczkolwiek jak zawsze trzeba uważać i w odpowiednią stronę zczyszczać ten brud. Ważne jest też, abyście wyczyścili brud w uszczelkach, w dolnej i w bocznych, ponieważ w czasie montażu będziemy musieli szybę zasunąć i musimy zrobić to tak, aby brud nie wyszedł Wam spod uszczelek. Jeżeli mamy szybkę umytą, tak samo jak z tylną szybą, pryskamy roztworem Team Slime'a z wodą, namaczamy szybę, odwijamy folię w 70%, spryskujemy i w tej chwili będziemy ją przenosić i instalować i montować na szybę. Folii nie rozwijamy do końca, ponieważ jeżeli szyba jest odsunięta, dotykałaby tapicerki. Dlatego też montaż dzielimy na pół. Najpierw montujemy górną część i po wyciśnięciu wody dosuwamy szybę. Potem następuje proces oderwania reszty folijki, spryskania i dociśnięcia dokładnie folii. Oczywiście plamy nam zostaną, ale to kwestia kilku dni i znikają. Ok, spryskujemy zawsze szybę tak, żeby rakla nie jeździła po suchym szkle i staramy się systematycznie, krok po kroku wyciskać ją na brzegi. W zakamarkach, w trudnych miejscach używamy już specjalistycznych rakielek.
Okej, podsunęliśmy folijkę. Łukasz odciąga folię przeźroczystą, spryska szybę i wsuwamy folię do końca. Jak zauważyliście, szyba została przyciemniona bezinwazyjnie. W RR Custom zdajemy na taką usługę gwarancję dożywotnią. Oczywiście może zdarzyć się nasz błąd, ale po to jest gwarancja, żebyście z niej skorzystali, gdybyście montowali to w naszej firmie. Namawiamy do montaży bezinwazyjnych. Jest to technika w Polsce rzadko stosowana, ponieważ jest trudniejsza niż wyciągnięcie szyby, ale bezinwazyjność powoduje, że nie uszkadzacie sobie żadnych kołeczków, nie niszczycie boczków, tapicerek. Zrywamy folijkę, montaż jest gotowy. Widzieliście, jak zrobił to nasz technik Łukasz. Wyglądało to bardzo prosto. Nie jest to super prosta rzecz, aczkolwiek jest do zrobienia samemu. Wiele szczegółów nie mogliśmy Wam pokazać, ponieważ brakło by na to czasu. Wykonujemy szkolenia, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany nauczeniem się tego naprawdę. Od początku do końca zapraszamy do nas, do RR Customs na szkolenia. Jeżeli będziecie chcieli to zrobić sami, zapraszam do naszego sklepu autofolie4u.com lub na aukcji Allegro, gdzie sprzedajemy oryginalne folie 3M i wszystkie narzędzia do montażu folii.